Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Przyjechałyśmy właśnie z Wiktorią, gdzieś tam ją widać, do miasta, bo ostatnio znajoma powiedziała, że jadła przepyszne truskawki, właśnie takie kupione na targu i naszła mnie ogromna ochota na truskawki. Myślę, że Wiktorię też, lubisz truskawki? Lubisz? Tak. Także mam nadzieję, że coś dobrego tutaj znajdziemy, może nie tylko truskawki, może jeszcze jakieś inne owoce, albo w ogóle, nie wiem, może coś innego wpadnie nam w oko. W każdym razie idziemy się przejść, bierzemy wózek? Idziemy wózkiem? Tak? Wsiądziesz sobie do wózka, będzie nam tak wygodniej. Potem może jeszcze wstąpię do Biedronki, jak zwykle, bo mam ją tutaj za rogiem. Już idziemy, tak? Także zaczynamy na dzień z nami. Nie wiem, co powiedziałam w ostatnim zdaniu, ale chyba powiedziałam coś źle. Chciałam powiedzieć, zaczynamy dzień z nami. Ktoś tu już jest bardzo śpiący, Wikusia, tak? Bo wypada pora drzemki. Ale wytrzymasz jeszcze chwilkę? Bo jak zaśniesz, to nie wiem, jakie cię włożę do fotelika. Wyszłyśmy właśnie z Biedronki. Myślałam, że Wiktoria mi już zaśnie i nie da rady wytrzymać, ale jakoś w tej Biedronce się rozbudziła, więc byłyśmy dosłownie tam chwilę i idziemy jeszcze do piekarni, tak? Idziemy jeszcze po chlebek i wracamy do domu, bo Wikusia musi na drzemkę. Ojej, ale głośno. Jestem, moi drodzy, odzywam się do Was dużo później w sumie, bo dochodzi godzina 14 już, ale powiem Wam szczerze, że nie miałam czasu wcześniej, bo trochę mi się to wszystko przeciągnęło. Doszłam jeszcze do Lidla, weszłyśmy na takie szybkie zakupy do Lidla i potem wracałam w sumie do auta. No, miałam kawałek do przejścia i po drodze strasznie zaczęła mnie boleć, no nie wiem, czy to kręgosłup, czy po prostu nie znam się na tym, ale wydaje mi się, że to jest rwa kulszowa. Gdzieś kiedyś już wspominałam o tym lekarzowi, ale to zawsze trwało chwilę i zaraz przechodziło i nie bolało mnie to jakoś bardzo. Dzisiaj tak mocniej mnie to kłuje, że tak nawet muszę mieć nogę wyprostowaną, bo nie mogę za bardzo jej zgiąć, bo jak zginam, to bardziej mnie właśnie tutaj tak z boku boli. Właśnie to tak jedna strona. W pierwszej ciąży bardziej bolała mnie lewa, ale chwilę przed porodem dopiero, a teraz bardziej boli mnie prawa strona, ale tak mniej więcej już od takiego początku ciąży. Nie wiem, jak będzie pod koniec. Mam nadzieję, że jakoś to będzie, że będzie dobrze. Staram się jakoś funkcjonować tak i powiem Wam szczerze, że nie traktuję jakoś tak tej ciąży, że muszę tak, wiecie, uważać, leżeć. Jakoś tak staram się być cały czas aktywna, bo mam wrażenie, że wtedy jakoś lepiej się czuję. W pierwszej ciąży, wiadomo, się bałam, panikowałam, a żeby gdzieś tam, nie wiem, nie zahaczyć brzuchem, żeby gdzieś tam czegoś nie podnieść, czegoś nie zrobić i przez to czułam się gorzej. Miałam wrażenie, że czuję się, że nie wiem, że ta ciąża właśnie jest jak trochę jak choroba, niektórzy tak to określają. A teraz się właśnie czuję lepiej, jak tak, nie wiem, nie panikuję na każdym kroku, nie mówię sobie, o nie, tego nie mogę, tamtego nie mogę, tylko normalnie wychodzę z Wiktorią, idę na spacer, idę na jakieś zakupy, robię od samego początku wszystko to, co robiłam przed ciążą. To jest dużo lepiej, tak mi się przynajmniej wydaje. No też mam wizyty co 3 tygodnie u swojego lekarza i tam cały czas jest wszystko dobrze, więc póki nic się nie dzieje, to chyba nie muszę niczego zmieniać i bardzo mnie to cieszy. No, poza tym, że czasem coś tam boli albo kłuje, ale musiałam właśnie szybko wrócić, bo chciałam już nakarmić Wiktorię, jakiś obiad, sama tak naprawdę dopiero przed chwilą zjadłam, jak już ją położyłam spać. Trochę nie chciała iść spać, a widziałam, że bardzo tego potrzebuje, ale minęła ta jej pora i wydaje mi się, że przez co już nie chciała. Do tego, jak wróciła do domu, to chciała się bawić wszystkim. Dosłownie pobiegła do piasku, powyciągała wszystkie jakieś swoje zabawki, które miała na dworze i tak trochę żal mi było jej kłaść, bo po prostu chyba nie nabawiła się tym wszystkim dzisiaj i chciała to wszystko nadrobić, ale nie, no jednak naprawdę potrzebuje jeszcze tej drzemki, chociaż może niedługo już z niej zrezygnuję, no będzie miała teraz 2 latka w piątek, także całkiem duża z niej dziewczynka. Miałam jeszcze powiedzieć, że chciałam odezwać się do Was na tarasie, zrobiłam sobie nawet kawę, tutaj ją mam. Myślę, że może trochę chociaż mnie postawi na nogi, bo po tych zakupach czuję się jakaś taka, nie wiem, powiem Wam szczerze, może przez to, że było mi za gorąco, bo miałam jeansy, miałam właśnie długą bluzkę i zrobiło mi się tak gorąco, że jak wracałam z tego Lidla, to już myślałam, że nie dojdę po prostu, no naprawdę, było mi tak strasznie gorąco, cała czułam się taka po prostu, nie wiem, rozpalona i przez to chyba mnie to tak zmęczyło, że teraz nawet nie miałam chęci posiedzieć na tarasie, wolałam wrócić tutaj i trochę się ochłodzić, bo na razie jeszcze tutaj na górze mamy chłodno.
trudno. Pewnie jak lato będzie już takie zaawansowane, to będzie tutaj bardzo gorąco, ale na razie korzystam jeszcze z tego, że jest tutaj dosyć chłodno. Także wypiję sobie tą kawkę, trochę może, tak jak mówię, doda mi energii, odpocznę, jak się ochłodzę, to pewnie też się lepiej poczuję, bo nadal czuję, że jestem właśnie taka rozpalona. W ogóle teraz w aparacie też zauważyłam, że jestem jakaś tutaj mocno opalona i ja nie wiem, kiedy się to stało, bo dzisiaj miałam bluzkę, jak byłam w mieście, taką, jak widzieliście, pod szyję, także nie wiem, kiedy się to stało, chyba wczoraj, chociaż w sumie po kąpieli wczoraj tego nie widziałam, może to dzisiaj dopiero tak opalenizna wyszła, gdzieś chyba podczas zabaw właśnie z Wiktorią, gdzieś tutaj w piasku czy na tarasie, chyba tak mnie słońce chwyciło. Mnie zawsze jakoś tak słońce nie łapało, miałam wrażenie, że całe życie byłam blada, a teraz proszę, jak nie chcę się opalać, to nagle się opalam. To się nazywa relaks, woda z cytrynką dla orzeźwienia i dzisiejsze dary z mojej wyprawy na targ. Wzięłam winogrono i te truskawki. Nie są jeszcze jakieś bardzo słodkie, ale są takie jak dla mnie lepsze niż z marketu, bo trochę jednak inaczej smakują niż właśnie takie, które kupowałam w Lidlu czy w Biedronce. Smakują tak bardziej jak takie właśnie truskawki z ogródka. Wzięłam jeszcze arbuza, ale arbuza brałam już w Biedronce. Może potem jeszcze spróbuję. Przyszły dzisiaj do mnie dwa pajacyki dla maluszka. Zamawiałam je właśnie z marki Dolce Sono, coś takiego. No nigdy wcześniej nic tam nie kupowałam, ale teraz ostatnio ta strona bardzo często mi się gdzieś tam wyświetlała. Są tam właśnie koszule ciążowe, które też planuję zakupić właśnie z tej strony. I mnóstwo właśnie ubranek dla dzieci, body, jakieś pajacyki. No i właśnie stwierdziłam, że coś kupię dla maluszka właśnie z tej marki, zobaczę jak to w ogóle wygląda, czy jest miłe w dotyku, także przychodzę Wam to pokazać, bo nie mogę się powstrzymać. Przy kompletowaniu tej wyprawki stawiam na takie jasne kolory, cały czas zachowuję je właśnie w takich beżowych, białych tonach. Czasami coś się pojawia właśnie takiego jakby koloru zielonkawego, miętowego, ale głównie są to jakieś takie jasne kolory i tutaj również coś z bielą musiało być. Wzięłam te pajacyki w rozmiarze 56, dlatego że więcej ubranek mam w rozmiarze 62, ale jednak teraz kilka rzeczy będę musiała dokupić w rozmiarze 56, bo wiadomo, na ten początek się przyda, chociaż Wiktoria bardzo krótko nosiła rozmiar 56, bo jakieś, nie wiem, z 2 tygodnie, także jeśli dzidziuś byłby podobnych wymiarów, to teraz wiem, że nie potrzebuje aż tak dużo tego rozmiaru. Niemniej jednak do sedna wzięłam właśnie takie dwa pajacyki i powiem Wam, że to jest materiał 100% bawełny i naprawdę taki przyjemny dosyć w dotyku. Nie wiem, jak będzie po praniu, zobaczymy. No jeszcze nie piorę w tych wszystkich ubranek, jeszcze nagram właśnie dla Was haul, ale dopiero po praniu zobaczymy, czy się coś nie skurczy, nie zmychaci, jak to będzie wyglądało. No na razie to naprawdę jest takie bardzo miłe w dotyku i tak jak mówię, 100% bawełny. No i ten jest taki biały w granatowe gwiazdki, słowa mi zabrakło, a drugi taki biały w jakieś takie szare, żółte chmurki i tutaj nie wiem w zasadzie, co to jest. Kojarzyło mi się z bombką, ale nie wiem, czy to jest księżyc, to jest chyba tak, to jest chyba półksiężyc, a tutaj jest taki pełny księżyc. No i powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest urocze. Ja uwielbiam właśnie takie małe dzieciaczki w pajacykach. Jakoś tak, nie wiem, dziecinnie to tak mi się kojarzy zawsze i w ogóle Wiktorię też lubiałam w takich pajacykach zapinanych właśnie tak tutaj jeszcze w nóżkach, bo czasami są tylko tak po jednej stronie i wtedy niekoniecznie jest to wygodne, ale jak jest zapinany taki pajacyk tak po dwóch stronach, to jakoś tak od razu wygodniej, także dobra, to tyle. I tak jak mówię, nagram dla Was haul, więc wtedy pokażę wszystkie ubranka, ale z tym nie mogłam się powstrzymać. Będąc dzisiaj jeszcze na tym targu, kupiłam takie rzodkiewki, dwa takie naprawdę duże pęczki rzodkiewki. Zawsze jak kupuję takie gdzieś w markecie, to one są takie dosyć małe, bo same te kulki w sobie już są takie małe i te pęczki też takie niezbyt duże, a tutaj są naprawdę takie dorodne i żeby mi się to nie zmarnowało, to tak pomyślałam, że zrobię może taki twarożek z rzodkiewką. Nie mam niestety szczypiorku, a bardzo lubię też właśnie dodać. No niestety jakoś tak, nie wiem, nawet nie pomyślałam,
myślałam, zapomniałam, żeby kupić i będzie z samą rzodkiewką, ale myślę, że i tak będzie dobre. My w sumie z Pawłem bardzo lubimy taki właśnie twarożek sobie od czasu do czasu zrobić, czy to na śniadanie, czy to właśnie na kolację i korzystam z tego, że właśnie Paweł zabrał Wiktorię jeszcze na chwilę na rower i chyba wstąpi jeszcze na plac zabaw, bo jej dzisiaj obiecałam. Ale niestety jak wracałyśmy do domu z tego miasta, to ona była taka padnięta, że leżała na płasko w wózku i nawet się nie wychylała, więc już później nie chciała tego placu zabaw. A jak wróciła, to oczywiście jej się przypomniał, więc żeby nie była poszkodowana, to poszli jeszcze na plac zabaw, a ja właśnie zrobię taki twarożek na kolację. Powiem Wam też szczerze, że czekam już na taki moment, kiedy już w ogródku będą własne takie warzywa, kiedy będzie ten moment, że wszystko już dojrzeje, że wyjdę i będą własne pomidory, ogórki, rzodkiewka, właśnie sałata. Uwielbiam właśnie taki czas, kiedy już naprawdę mogę sobie wyjść i wszystko będzie już dojrzałe na ogródku i będzie tak dobrze smakowało. Chwilkę mi zajęło, zanim pokroiłam tą rzodkiewkę, ale już jest pokrojona. W środku tam mam dwie kostki takiego twarożku, więc zaraz będzie gotowy. Mamy już godzinę 20 i przyszłam właśnie zrobić sobie kąpiel. Trochę mam wrażenie, że twarz również mi się opaliła, bo mam taki lekko czerwony nos, nie tylko dekolt, więc chyba ta moja cera potrzebuje nawilżenia. Wzięłam sobie taką maskę od Selfie Project, to jest taka maska nawilżająca na tkaninie. Taką znalazłam u siebie właśnie w tym koszyczku z maseczkami, który mam. I myślę, że to będzie dzisiaj dobre rozwiązanie, trochę nawilżę właśnie cerę, zrobię sobie taką kąpiel, nałożę maseczkę i dzisiaj będzie taki relaks dłuższy w wannie. A Wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, że będziecie oglądać również kolejny, zostaniecie chętnie tutaj ze mną. No i miłego dnia, wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie, trzymajcie się ciepło.